Państwo sobie rok 2015. Zakończyły się wybory do Parlamentu Krajowego i przemawia premier Donald Tusk, wygłaszając 15 swoje expose, bo jeszcze do końca tej kadencji wygłosi, zdaje się, że właśnie 10 brakujących do tej liczby 15. I mówię o tym, jak świetnie, wspaniale jest żyć na Zielonej Wyspie, na naszej Zielonej Wyspie, gdyż po raz 15 udało się ochronić tę Zieloną Wyspę przed barbarzyńcami z PiSu, którzy chcą tę naszą Zieloną Wyspę zamienić na dżunglę 4 RP. Zaraz po wystąpieniu pana premiera głos zabiera w nowym rządzie Donalda Tuska minister finansów Jacek Wincent Rostowski i ogłasza, że po raz kolejny rząd pokonał kryzys, którego wprawdzie nie było, ale dodaje też, że możliwości rządu są jeszcze większe w tym zakresie. Media donoszą o tym, że została oddana kolejna nitka autostrady prowadzącej do fabryki zegarków pod Gdańskiem i wybudowanie w ramach rządowego programu Polskie Inwestycje. Na pierwszą niedzielę po wyborczą zapowiadany jest koncert na Stadionie Narodowym, gdzie ministra Mucha i pastor Godson mają razem zaśpiewać szlagier Żeby Polska była Polską. A Janina Paradowska w swoim stałym programie w Tok FM chwali ostatni bonmot Leszka Millera. Nieważne jak się zaczyna, nieważne jak się kończy, ważne kogo się wykończy. Otóż to jest wizja folwarku zwierzęcego. W tym folwarku zwierzęcym ja nie chcę żyć w 2015 roku. My nie chcemy żyć w tym folwarku w 2015 roku, wszyscy tu w Europie Plus. I dlatego jesteśmy tutaj razem dzisiaj. Nie chcemy żyć, ale nie tylko my nie chcemy żyć w folwarku zwierzęcym w 2015 roku. Nie chcą tego miliony wyborców z 2011 roku. 50% wyborców Platformy, czyli niecałe 3 miliony ludzi z 2011 roku, nie chce głosować na Platformę Obywatelską. 5% wyborców PiSu z 2011 roku nie chce głosować na PiS. Też nie chce głosować na ten folwark zwierzęcy. SLD ma absolutny sufit 10% poparcia. Te wyższe sondaże wynikają tylko i wyłącznie z niższej bazy, z niższej deklarowanej frekwencji. Podobnie zresztą jak i PiSu, który wcale nie zyskuje. Ma mniej o 5% niż miał w 2011 roku, ale przy niskiej frekwencji wygląda tak, jakby zyskiwał. Podobna, identyczna sytuacja jest SLD. Ten triumfalizm, który widzimy, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. SLD popiera co najwyżej 10% wyborców. I ci wszyscy wyborcy, którzy dzisiaj nie chcą, a głosowali w 2011 roku na różne partie, to jest grupa 4,5-5 milionów wyborców z 2011 roku. To jest nieprawdopodobna armia ludzi. To jest 20-kilka%. To są wyborcy partii, która w 2015, a wcześniej w 2014 w Parlamencie Europejskim, do Parlamentu Europejskiego wygra wybory. Ci ludzie wszyscy kierują swoje oczy, swoje nadzieje i swoje dłonie w naszą stronę i pytają się, co zrobicie, co możecie zrobić, żeby ten folwark zwierzęcy nie miał miejsca. Mówią do nas wszystkich, niech się wreszcie znajdzie partia polityczna, która weźmie odpowiedzialność za gospodarkę, za przemysł, za wysokie technologie, za realny rozwój polskiej gospodarki. Niech ktoś wreszcie przedstawi faktyczny, realistyczny plan rozwoju przemysłu w Polsce. Niech będzie jakaś partia, która będzie miała siłę i odwagę skoncentrowania wysiłku z pieniędzy europejskich i wysiłku pieniędzy publicznych w kierunku właśnie tego skoku technologicznego i rozwoju naszej gospodarki. Niech się skończą absurdalne kolejki do specjalistów służby zdrowia. Niech szkoła przestanie być nudnym, statycznym, nieuczącym, nieuznającym osobowości miejscem. 90% uczniów nie chce pójść do polskiej szkoły i codziennie w polskich domach jest gigantyczny spór, w którym rodzice wymuszają pójście do szkoły. Niech wreszcie w Polsce powstanie jeden uniwersytet na światowym poziomie. Ludzie oczekują, ci właśnie wyborcy z 2011 roku oczekują tego od formacji centrolewicowej, oczekują tego od koalicji Europa Plus. I dlatego właśnie z inicjatywy części sygnatariuszy Europy Plus powstaje nowa partia centrolewicowa, do której oczywiście wszystkich
zapraszam. I dlatego też z góry deklaruję, że w dalszym ciągu ta nowa formacja, jeśli powstanie, będzie współtworzyła i będzie współpracowała z Koalicją Europy Plus właśnie po to, żeby tym wszystkim, którzy nie chcą żyć w folwarku zwierzęcym, wyraźnie powiedzieć, jesteśmy właśnie po to, żeby ten koszmar, ten czarny sen się nigdy nie spełnił. Apeluję do was wszystkich tutaj dzisiaj w Warszawie, żebyśmy nie zmarnowali żadnego dnia, żebyśmy przekroczyli pewnego rodzaju naturalne konflikty, interesy partyjne, partykularne, osobiste ambicje i spróbowali, rozwijając Koalicję Europy Plus i budując nową formację centrolewicową, żebyśmy dokonali właśnie postawienia tej kropki nad i, tego fundamentu, że wybory do Parlamentu Europejskiego nie są tylko dla tej listy do Parlamentu Europejskiego, że są one po to właśnie, żeby tych kilka milionów wyborców miało realną inną ofertę. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli tego nie to zaniedbamy, jeśli ugrzęźniemy w pewnym braku zdolności do kompromisu, do wypracowania wspólnych stanowisk, to oczywiście zmarnujemy tę szansę. I wówczas rzeczywiście realne staje się to, że ponownie usłyszymy kolejne 15 z rzędu exposé Donalda Tuska. Bardzo bym chciał, żeby tak się nie stało. I zrobię wszystko z mojej strony, ze strony mojego ugrupowania, żeby było inaczej. Wierzę, że będziemy wszyscy razem. Zapraszam was do współpracy. Liczę na wasze poparcie. Dziękuję bardzo.